Jarosław Strzemiński, trener Prochu Pionki. Po pierwszym sparingu zimowym Radomiak 2 Radom był naszym rywalem. Wygrywamy 3-0. Trenerze, krótka opinia. Jak to dzisiaj wyglądało? Bo to pierwszy sparing na dużym boisku. Okiem trenera, to dzisiaj te dwie połowy, dwa składy. Jak to wyglądało? No tak jak pan powiedział, pierwszy kontakt z dużym boiskiem. Co prawda ten okres cały, co żeśmy te dwa tygodnie minęły, to jesteśmy cały czas w formie takiej motorycznej, biegamy, mały kontakt z piłką, tutaj było widać to, że ta piłka nie zawsze nas słuchała. Natomiast wydaje mi się, że większość tych chłopaków dała z siebie dużo, nawet chcieli się, podejrzewam, że bardzo pokazać i nie zawsze pewne rzeczy wychodziły nam tak, jak bym sobie tego życzył. Ale trzeba się cieszyć z pierwszego sparingu, że żeśmy go rozegrali, że nie ma kontuzji i to jest najważniejsze, czeka nas dalsza praca i zobaczymy, jak to w dalszym etapie będzie wyglądało. Jeszcze jedna rzecz, po tych 90 minutach, taki element gry, z którego trener był najbardziej zadowolony i taki, nad którym trzeba najwięcej pracować, tam jest najwięcej tych braków i jeszcze... I na pewno tutaj trzech środkowych pomocników musi więcej ze sobą rozmawiać, musi być większa kreatywność ich, lepsze ustawienie w defensywie, lepszy odbiór piłki, a po odbiorze nie możemy zaraz z powrotem oddawać piłkę przeciwnikowi. Cieszył mnie dzisiaj jeden stały fragment gry, którego żeśmy praktycznie tylko rozrysowałem dzisiaj do przerwy, nam to wyszło, brakowało tylko dokładnego dogrania. No dużo pracy i myślę, że jeżeli sobie będziemy zdawać sprawę z tego, że mamy braki w zespole, że piłkarze muszą być bardziej zaangażowani, to będzie coraz lepiej. Zapytam jeszcze na koniec o dwie sprawy personalne. Bramkarz Filip Adamczyk był z nami, dzisiaj go nie było, a nie było z kolei Tomasza Bartosiaka, dzisiaj był. Jak wygląda ich przyszłość był w Prochu Pionki? Filip chciał jechać w czwartek do Pilicy Białobrzegi, więc mu powiedziałem, że mnie już to nie interesuje, bo albo się określa w tą stronę, albo w tą stronę, więc pojechał. Tematu Filipa nie ma. Temat Bartosiaka, Tomka dla mnie jest bardzo istotny, bo jest to wartościowy piłkarz i trzeba wszystko zrobić, żeby on był tutaj u nas w zespole. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Stąpkiem, stąpkiem! Dobra, dobra!